Siema, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A dzisiaj, tak jak widzicie po tytule tego filmu, jest to poradnik, jak najłatwiej wbijać 25 rangi w Brawl Stars. Także jeszcze na sam start tego filmu możecie stawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, ponieważ do końca tego roku lecimy po 7000 subskrypcji. No i ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Jeszcze na sam start możecie wbić oczywiście na ostatni odcinek, ponieważ dosyć mało właśnie osób go obejrzało. Link do tego odcinka macie oczywiście w opisie. A teraz myślę, że mogę już właśnie przejść do głównego tematu tego odcinka, czyli jak najłatwiej właśnie wbijać 25 rangi w Brawl Stars, na jakich właśnie postać jak najlepiej zaczynać. Ponieważ jest to taki poradnik, można powiedzieć, właśnie dla początkujących osób. Jeśli, nie wiem, pod tym odcinkiem będzie 50 łapek w górę, no to będziemy właśnie nagrywać taką mini serię, to jak wbijać 30 rangi, jak wbijać 35 rangi. I właśnie taka tutaj seria będzie, nie wiem, czy będę robił z tego kilka części, że na przykład część pierwsza, część druga i tak właśnie dalej. W sumie zobaczymy, jak to się przyjmie, myślę, że to może być całkiem ciekawe, możecie napisać właśnie, co sądzicie o tym pomyśle. A teraz myślę, że możemy już właśnie przejść do tematu, czyli właśnie jak te 25 rangi najlepiej sobie właśnie tutaj wbijać. Dobrze, więc właśnie zaczynając od samego początku, na sam start musicie sobie właśnie zrobić tutaj jakiś wyższy level na postaci. Myślę, że do 25 rangi na spokojnie 9 level powinien wam właśnie wystarczyć. Ale jeśli dopiero właśnie zaczynacie wbijanie rank, na przykład nie macie żadnych 25 jeszcze, no to oczywiście polecam ulepszyć sobie postać na 11 level. Albo tutaj właśnie 10, tak jak tutaj właśnie na moich postaciach tutaj to się prezentuje. No na tych postaciach tutaj mam 30 rangi powbijane, ale z tego myślę, że również odcinek jakiś będzie, także tak tutaj wygląda. A teraz myślę, że możemy sobie przejść do trybów, czyli na jakich trybach najlepiej sobie właśnie wbijać 25 rangi. Tutaj tak jak widzicie mamy takie tryby jak solo, Brawl Ball, Game Grab, Haste oraz Knockout. I z tych trybów oczywiście do 25 rang preferuję tutaj Solo Showdown, ponieważ na tym trybie nie potrzebujecie tak właściwie nikogo. Możecie sobie grać właśnie kiedy chcecie tak właściwie, nie musicie się z nikim umawiać i po prostu lecicie sobie właśnie solo. Teraz tutaj również jest właśnie w gierce Winstreak, także te 25 rangi są naprawdę bardzo ułatwione dla takich nawet można powiedzieć początkujących graczy. Tutaj obecnie mamy wzburzoną pieczarę, czy jest to mapka zamknięta. I na przykład na tą mapkę, jeśli chcecie sobie wbić 25 rangę, no to możecie sobie tutaj wbić właśnie takie postacie jak Shelly. Jak widzicie, tej Shelly mam na 1000 prawie, 35 ranga oczywiście, ale Shelly na tą mapę jest bardzo mocna. Mocny jest również tej Bull, którego mam tutaj gdzieś na dole. Mocny jest Bull, myślę, że Dynamike'a również tutaj na spokojnie można wbić tak bez kampienia. Rico również tutaj powinniście właśnie bić bez większych problemów na tej mapce, bo tutaj z Star Powerem właśnie widocznością oraz tutaj tym drugim gadżetem również myślę powinien bez problemu tutaj oddać. No niestety postacie nam daleko tutaj nie oddadzą. Edgar również będzie całkiem mocny według mnie. Naprawdę możecie sobie tutaj fajnie tym Edgarem tutaj zagrać. Załadujecie ulta i po prostu czekacie, aż kogoś zobaczycie i na niego właśnie skaczecie. Daryl myślę, że również tutaj powinien dać radę właśnie do 25 rangi bez problemu. I w sumie to chyba tyle z takich lepszych postaci. Jeszcze El Primo oczywiście, którego mam tutaj na dole. A z tych najnowszych, tak właściwie można powiedzieć, postaci tutaj chyba nie ma nic właśnie ciekawego na tą tutaj właśnie piękną mapkę. Możecie napisać oczywiście, czy ją lubicie. No ja niestety tak średnio, ale no w sumie ta mapka jest od bardzo dawna w Brawl Stars i cały czas ją właśnie twórcy przywracają. Także naprawdę musi być dosyć często właśnie grana. Teraz myślę, że właśnie możemy przejść tutaj do najlepszych mapek do wbijania 25 rang właśnie na solo. Ponieważ mamy obecnie nową rotację, także te mapki są w sumie można powiedzieć nowe. Chociaż one były w 2021 roku właśnie jeszcze. Tutaj na przykład na Degalaxy wbiłem sobie Stew na 1000 parków. Tydzień właśnie po wyjściu. Także te mapki naprawdę były całkiem tutaj spoko. I myślę, że mogę w sumie przejść tutaj na pieczarę. Już tutaj powiedziałem, jakie postacie tutaj używać. Dalej mamy tutaj właśnie taką tutaj mapkę. Tutaj nie mogę w nią kliknąć, nie wiem dlaczego. Okej, tak ona się tutaj prezentuje. Na tej mapce kiedyś wbiłem właśnie Mr. P oraz Gina na 1100 parków ponad. Również te 2 lata temu, prawie 3 w sumie można powiedzieć. I na tej mapce preferuję w sumie postać jakieś z dalekim zasięgiem. Miko również powinien tutaj oddać. Piper można powiedzieć do 25 rangi. W sumie tak właściwie wszystko na tej mapie. Oprócz tak właściwie tanków, ponieważ na tanki będzie raczej tutaj dosyć duży fokus. Także tymi tankami tutaj za dużo właśnie nie zrobicie. Dalej mamy mapkę bez power cubów i tutaj tak właściwie dosłownie wszystko można na tej mapie wbić. Ta mapa jest naprawdę świetna według mnie do wbijania 25 rang. Naprawdę każdą postać tej sobie możecie wbić. Nikt tutaj nie ma przewagi power cubesów, więc na spokojnie sobie możecie tutaj to ugrać.
dalej mamy tutaj mianowicie The Galaxy, tutaj polecam wbijać Miko oraz jakieś tutaj takie bardziej tanki, można powiedzieć, jakąś Bibi. Bibi tutaj myślę byłaby całkiem mocna do 25 rank oraz jakaś tutaj Shelly oczywiście i takie tutaj inne postacie. Dalej mamy tutaj tą mapkę i tutaj gra się tankami, czyli Shelly, Primo, Bull oraz Miko również tutaj powinien oddać i właśnie Bass oraz właśnie różne inne właśnie tanki. Nie pamiętam wszystkich na ten moment, Frank również myślę, że na spokojnie by dał radę. Dalej mamy tutaj tą mapkę otwartą, no i tutaj po prostu gracie snajperami, czyli Piper, Bell oraz właśnie postaciami z bardzo dalekim zasięgiem. I tutaj mamy również taką starą mapkę i tutaj również polecam tanki, czyli Primo, Bull, Bibi, Shelly oraz właśnie takie inne postacie. I na sam koniec tej właśnie mapek solo mamy Centrum Bezpieczeństwa, czyli mapkę, na której możecie wbić również tak właściwie wszystko. No może oprócz takich w sumie największych, można powiedzieć, snajperów, ale tutaj polecam wbijać Shelly, Bulla, Baza oraz w sumie można powiedzieć tanki, Primo i oczywiście wszędzie możecie wbić Miko dosłownie na każdej mapce. Jutro ogólnie wychodzi nowa legenda, także możecie zapisać właśnie, czy chcecie jakiś z tego odcinek, bo myślę, że mogę właśnie coś takiego tutaj zrobić. A teraz przechodząc do innych trybów, na których tak właściwie dosyć łatwo się tutaj te rangi wbija, więc na początek sobie tutaj muszę odebrać te wydarzenia i zobaczyć te jakie tryby są. No oczywiście z hejs, na hejście bardzo łatwo możecie sobie wbić różne postacie i na przykład właśnie na zamkniętej mapie na hejście, czyli tam gdzie nie ma dużej przestrzeni, no to polecam wam wbijać oczywiście Colta, Nite, Colette, Bulla oraz właśnie różne tej tanki, którymi sobie możecie właśnie zbić save. Polecam również właśnie Dynamike'a, który naprawdę ma dosyć duży damage i po prostu musicie iść przed siebie tak właściwie, żeby wbić tą 25 rangę. Idziecie przed siebie i po prostu bijecie save. Nie zwracacie za bardzo uwagi, ponieważ jeśli gracie z randomami, no to random oczywiście będą bronić waszego save'u, a waszym zadaniem jest po prostu, żeby go zbić i wtedy raczej powinniście właśnie te wszystkie mecze w sumie wygrywać na tym właśnie tej hejście. Tutaj również jeszcze właśnie knockout, czyli tryb, na którym po prostu musicie zrobić 3 kille, żeby wygrać oraz zdobyć właśnie 8 puarków tutaj do wbijania tej 25 rangi. Mamy tutaj oczywiście te win streaky, które oczywiście te rangi dosyć mocno boostują, także myślę, że ten knockout będzie w sumie najlepszym rozwiązaniem, bo jednak na solo często się ludzie właśnie teamują nawet na takim niskim poziomie, a na knockoucie musicie po prostu zrobić 3 kille, więc jeśli gracie z jakimś teamem, no to bez problemu powinniście właśnie wygrywać, jeśli dobrze dobierzecie właśnie swój team comp. I tutaj na takie otwarte mapki ze ściankami tutaj polecam jakąś Tika, jakąś Piper, jakąś Bell oraz nie wiem w sumie Miko. Miko naprawdę wszędzie dosłownie oddaje. Czekam na właśnie nerfa tego Miko. Myślę, że niedługo właśnie taki nerf będzie, no jutro ta nowa postać wchodzi, więc będzie kolejna właśnie przesadzona. Również czekam na nerf właśnie hiperdoładowania do Colette, który zadaje po prostu za duże obrażenia. Jest on po prostu za mocny, nie oszukujmy się. Nie polecam tutaj wbijać 25 rang właśnie na klejnotach, ponieważ są one według mnie czasochłonne i 25 rangi możecie łatwiej wbić właśnie na innych trybach. Nie polecam Huntersów, ponieważ Huntersy są no według mnie bardzo słabe. Nie wiem dlaczego właśnie twórcy dodają tutaj taki tryb do gry, który tak właściwie według mnie nie ma sensu, ponieważ dosyć dużo właśnie zależy tam od szczęścia. Właśnie z trybów, których obecnie tutaj nie ma w gierce, no to mamy również właśnie Hodzona. Na Hodzonie te rangi również są naprawdę bardzo łatwe, także możecie sobie właśnie tam grać. I na końcu została właśnie tutaj piłka, czyli Brawl Ball. I według mnie jest to jeden właśnie również z najłatwiejszych trybów do wbijania 25 rang, na przykład z randomami. Tutaj właśnie tak właściwie nie potrzebujecie żadnego teamu, ponieważ po prostu musicie nauczyć się tutaj w miarę grać. I gracie sobie z randomami, aż tą 25 rangę sobie po prostu wbijecie. Nie wiem, czy jest to czasochłonne w sumie z randomami, bo za bardzo właśnie z randomami nie gram obecnie, ale tutaj ta mapka wygląda naprawdę bardzo spoko, więc jak sobie dobrzecie jakąś właśnie dobrą postać, albo jeśli macie jakiś team, no to również myślę, że z teamem na spokojnie tej 25 rangę sobie wbijecie. Ważne jest, żeby po prostu nie tracić tego streaka, ponieważ jak stracicie streaka, no to będziecie tracić po prostu dużo puarków, bo macie dodatkowo plus 5, więc musicie po prostu cały czas wygrywać. Za wina macie plus 8, dodajemy jeszcze właśnie plus 5, więc naprawdę tych puarków jest bardzo, bardzo dużo. I myślę, że w tym odcinku tak w miarę wam właśnie wyjaśniłem, jak te 25 rangi tutaj najłatwiej wbijać. Jeśli chcecie właśnie poradnik z 30, no to zostawcie pod tym filmem tak z 50 łapek w górę, wtedy coś myślę, że mogę dla was nagrać. Mam nadzieję, że ten odcinek się w sumie w miarę przyjmie oraz się wam spodoba. A na dzisiaj to myślę, że będzie już tak właściwie tyle, ponieważ wszystko już chyba właśnie powiedziałem.
Więc jak odcinek się spodobał, no to możecie zostawić oczywiście łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, ponieważ wbijamy właśnie już te 7000 subskrypcji. No i do następnych filmów, cześć!